Miłość pana Zygmunta Aniołka. Cała rodzina jest zakochana w Brygitce. Skąd się wzięła nazwa Brygitka? W latach 63 była bardzo piękna, znana aktorka francuska Brigitte Bardot, która była bardzo kosztowna również w utrzymaniu. I ponieważ Riviera nam się podobała i była równie kosztowna w utrzymaniu jak Brigitte Bardot, nadaliśmy jej imię Brygitka. Może teraz kilka danych technicznych. A więc pojemność wynosi 6 litrów 57 i może powiem słowo takie nie za bardzo ładne. Samochód nie zużywa paliwa, a żłopie, dlatego że zużycie przy tej pojemności silnika wynosi 20 litrów na trasie, a do 28 litrów w mieście. Długość samochodu wynosi 5,28 m, a szerokość prawie 2 m. Może ile może wyciągnąć samochód? Na liczniku ma 140 mil, to znaczy około 225 km na godzinę. Nigdy nie odważyłem się osiągnąć tej szybkości. Raz tylko pojechałem oczywiście na trasie, gdzie nie było żadnego ruchu, wypróbować i robiłem 160 km na godzinę. Jeszcze pedał gazu nie sięgał dna, no a mnie po prostu zabrakło odwagi, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście będę mógł jechać szybkością 220 km na godzinę. Ilość koni mechanicznej według książeczki amerykańskiej, którą posiadam zresztą, 63 roku, wynosi 325. 325 koni mechanicznych potrafiło taką Rivierę rozpędzić do 200 km na godzinę. Nie było tylko mocnych, żeby ją potem odhamować. Bębnowe hamulce, z delikatnie mówiąc tendencją do fadingu, po prostu nie działały. Riviera powstała na początku lat 60. Wyszła spod ręki stylisty Billa Mitchella i konkurować miała z doskonale sprzedającymi się modelami Thunderbirda w Fordzie. Szkoda, że i dla Riviery nadeszły lata kryzysu. Po jakimś czasie modele Buicka zostały ujednolicone z Chevroletem i Cadillaciem. Dzisiaj Riviery na liście produkcyjnej nie ma w ogóle.